Bardzo dobrze, tym bardziej, że nareszcie wygrywamy u siebie. No, mecz miały się kilka dni wcześniej różnie. Raz wygrywaliśmy, raz rozgrywaliśmy, także myślę, że ta pasa bez zwycięstwa na pewno nas trochę dołowała. W tym meczu chcieliśmy pokazać charakter, chcieliśmy pokazać, że tydzień temu to był wypadek przy pracy i to nam się dzisiaj udało. No, ciężki był mecz. Sandecja dobrze zagrała, no ale zagraliśmy bardzo dobrze. Przede wszystkim jako drużyna. No i zasłużyliśmy na 3 punkty. Nie wiem, czy lubimy grać, ponieważ mieliśmy chyba mecz z Sosnowcem i mecz z Ziemskim, gdzie też graliśmy przewadze, a nie mogliśmy jakoś wykorzystać na boisku, także myślę, że dzisiaj ta czerwona kartka nam pomogła dowieść to zwycięstwo do końca i cieszymy się z 3 punktów. Każdy mecz już taki coraz lepiej będzie. Mam nadzieję, że już kolejny mecz znowu wygramy i dorzucę coś od siebie. Jak się odnajdujesz tutaj w Bełchatowie po przyjściu? Bo też przyszedłeś, był taki moment, gdzie nie grałeś, bo jednak wchodziłeś jeszcze z tą formą i ze zdrowiem. No akurat nie trenowałem długo, przyszedłem, miałem też indywidualne treningi, no i z czasem może już było lepiej. Chłopakami na boisku już powoli też? No tak, tak. Dużo większość znam chłopaków, więc też pomogli chłopaki, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. To znaczy, no już grałem w tej pozycji w Koronie Kielce, także myślę, nowa w Bełchatowie, tak? Można tak powiedzieć. Myślę, że będę walczył o to miejsce w składzie z Piotrem Witasikiem. Najważniejsze, przychodząc tutaj, najważniejszym moim celem było to, żeby się rozwijać cały czas i robić postępy, tak jak pan powiedział. Myślę, że z meczu na mecz wygląda coraz lepiej i chciałbym to formę podtrzymać. Gratuluję, Rafał, tobie, gratuluję zespołowi Bełchatowa, zwycięstwa. Myślę, że z przekroju 90 minut było to zasłużone zwycięstwo. Za wiele sytuacji w przodzie nie stworzyliśmy dzisiaj, nie dane nam było. Szkoda, że moi zawodnicy w momencie, kiedy zaczęliśmy grać w dziesiątkę po troszeczkę nieodpowiedzialnym zachowaniu Kamila Słabego, kiedy mając żółtą kartkę jeszcze fauluje od tyłu zawodnika gospodarzy. I szkoda, że od tego momentu dopiero gdzieś tam w chłopakach wezbrała taka złość piłkarska, ale to było za mało na Bełchatów na dzisiaj. Widać było ogromną determinację w poczynaniach drużyny gospodarzy po tej porażce sprzed tygodnia i wiedzieliśmy, że ten mecz dzisiaj będą chcieli zawodnicy Bełchatowa się zrewanżować, pokazać się z jak najlepszej strony. Mówię, my wracamy na tarczy.
Gratuluję raz jeszcze. 5 kolejek, patrzymy do przodu. Wracają nam, powoli wracają nam zawodnicy od Maćka Małkowskiego poprzez kolejnych. Mam nadzieję, że damy jeszcze w końcówce tej rundy wiele satysfakcji naszym kibicom. Dziękuję. Stanęliśmy przed wyborem dzisiaj. Czy będziemy kontynuować naszą serię meczów bez zwycięstwa, czy jednak szczęście nam będzie sprzyjało i pokonamy Sandecję. Udało się, stały fragment gry, znów przytomne zachowanie naszego napastnika, który był w tym miejscu, w którym być powinien. Później wykluczenie jednego z zawodników gości. I przypomniało się na pewno wszystkim nam, którzy byliśmy na stadionie, niedawne spotkanie z GKS-em Katowice, gdzie też strzeliliśmy bramkę, prowadziliśmy, graliśmy w przewadze, a jednak to goście okazali się zwycięzcy. Na szczęście dla nas nie dzisiaj. Wracają takie dobre humory, jak to zwykle wracają po zwycięstwie, aczkolwiek było to spotkanie bardzo trudne, bo Sandecja też ma piłkarzy, takich, którzy potrafią grać w piłkę, są dobrze poustawiani przez tutaj trenera i dlatego nie było to łatwe, nawet grając w przewadze jednego zawodnika. Aczkolwiek myślę, że też jakichś stuprocentowych sytuacji poza tymi dośrodkowaniami, bardzo dobrze bitymi przez Sobotkę ze stałych fragmentów gry, to Sandecja sobie nie stworzyła. Plus dla nas, że udało się pomieszać zespołem w ten sposób, że przestawialiśmy pozycję niektórym zawodnikom. Myślę, że w jakiś sposób zaskoczyliśmy trenera, gości tym ustawieniem. Wygraliśmy. To jest najpiękniejsze. Cieszymy się. Mamy 20 punktów. Mamy jeszcze też 5 meczów do rozegrania. Za tydzień wyjazd na Olimpię Grudziądz, później przyjeżdża Rozwój Katowice. I na pewno każdy mecz w tej lidze jest takim meczem, w którym można wygrać, będąc odpowiednio zdeterminowanym, wkładając maksimum swoich umiejętności. A myślę, że dzisiaj to był taki mecz, że znów po raz kolejny tej pięknej gry nie było zbyt wiele, ale przytomność nasza, chęci, takie rzeczywiście ruszenie szatni po tym, co stało się tydzień temu w meczu z Wigrami, myślę, że opłaciło się i znów wracamy na naszą dobrą falę takich zwycięstw, punktów, które możemy sobie dopisać w tabeli. Dziękuję.